Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starkie i cóż, no Talented. Tak, dziś zgodnie z obietnicami Wojownik i jeśli chodzi o rzeczy, z którymi idziemy, powiedziałbym, że ciężko mi tutaj wybrać. Prawdopodobnie Blasta weźmiemy, jeśli się nie uda, to wtedy wezmę Toporka. Tutaj definitywnie parowanie. Hapeki fajne rzeczy, ale parowanie cenniejsze. W tych przypadkach wolę jednak Hold Your Ground, czyli dodatkowa gwarantowana obrona przed pierwszym atakiem ze strony wrogów. I dobra, zobaczymy dokąd to pójdzie. A z tym, że na pewno muszę być ostrożny, dźwigać tam, gdzie najwięcej wrogów jest naraz. Ale to są takie klasyczne rzeczy, więc ja. Chcę się jakoś wyjątkowo przejmować. No i oczywiście już problemy. Nie wierzę, że aż tak nie umiem. Nie, żeby coś, ale po prostu dla mnie to jest wręcz smutne, że aż tak nie umiem grać. Ja, pierwsza noc już tak umiałem. No nie jest dobrze. Nawet bardzo nie jest dobrze. Ale dobra, przynajmniej zginęłem całkowicie, więc cokolwiek z tego wyciągłem i 4 talenty. Dobra. A na pewno wyjdziemy tutaj. Ja chciałem pójść tutaj, bo widziałem regenerację, potem parowanie, atak, speedy. Dobry wybór. Tak, z innych rzeczy na pewno trzeba będzie damage upa zdobyć. Tutaj te nożyki. Warto byłoby też wziąć, ale co dalej to jeszcze nie wiadomo. Jednakowoż tak czy inaczej. Noc numer 2, czyli kolejna. Której to mam nadzieję, że tym razem nie będziemy aż tak ginąć. No teoretycznie nic się nie zmieniło z nami, więc mogę ginąć tak samo bardzo. Już nie, minimalnie szybciej będę teraz machał tym mieczykiem, więc może jeśli będę ostrożnie klikał ginięcia, to będzie dobrze. Chociaż nie jestem wszystkim pewien, czy to się uda. Okej. Okay. Nie, dobra. Ta noc na szczęście będzie chyba dana. Nic mi efektu, że nadal mogę mocno zlamić i zepsuć wszystko. Chociaż, co ciekawe, tym razem już nie. Ale teraz dwa, żeby tylko pozbyć się tej jedynki. Wracam teraz z jeden. Do normalnego nie będę ryzykował. Nie ma przebacz. I teraz tak, tutaj te kryty. Czy widać tutaj coś fajnego? Nie. Tym gdzie idziemy? Tak, 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 tak. Mamy parowanie, mamy atak. Oraz coś tutaj. A, przecież to. Ciekawe, nagle wszystkie klasy mają ten talent, że krytyki są potrójne. A wcześniej go chyba nie widziałem nigdzie, więc wow. Wow, i jeszcze raz wow. Tak czy inaczej, co 3 sekundy nożyk w wysową linię. Może być naprawdę cenne. A może być totalnym badziewiem. Zależy od tego po prostu, jak się będę trafiać z wrogami. I tak, tynka pokonana. Wszystko na razie dobrze. Cóż, muszę przyznać, że te nożyki jak na razie się sprawdzają świetnie. Tak, świetnie się sprawdza, nawet bardzo. Kilku wrogów to już ubiło, z innymi pomogło. Podoba mi się. Podoba mi się, jak te nożyki działają. I żeby nie było, wiem, że już je mieliśmy wcześniej, jestem tego świadom, to pamiętam. Ale nie kojarzyłem, żeby tak dobrze latały. W sensie, wiecie, że trafiałem tam, gdzie trzeba. Do tej pory wydawało mi się zazwyczaj, że one po prostu tak losowo latały, że to najczęściej było i tak mi trafienie. Ale dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Życie, mistery, to wiadomo. Ale tak, tutaj mogę wziąć hapeki, tutaj to mogę wziąć, tutaj to. I tak, tu jest tajemniczy talent. Tu mamy kolejne sztylety. Biedę się na razie stabilnie. Nie powiem, że jest to dobre. Nie powiem, że jest to wystarczające. To nie. Ale stabilne. Za tym idzie, jest szansa, że może nie zginę tak łatwo. Tylko zginę w najbardziej żenujący sposób później w rozgrywce. Jak zazwyczaj to się dzieje. Ale tak czy inaczej. A jeśli znowu do tego dojdzie, nie będę miał przynajmniej się przejmować. Powiem, że to była tylko i wyłącznie moja wina, nie wina tego, że gra, dajmy to, nie chciała mi dać jakichś fajnych rzeczy tym razem. Może nie było w moim odczuciu, zdarzałem się oczywiście podejścia, w których drzewko talentów jest tak słabe, że ciężko cokolwiek osiągnąć.
Ale nie tym razem. Co to nie? Tym razem jestem z niego dosyć zadowolony. Oczywiście, mogło być... O! Procentowe parowanie się udało i potem jeszcze to 10% weszło. Ale wracając, mogło być trochę lepiej, w takim sensie, że więcej parowania jeszcze. Albo więcej tak speed, albo więcej, no nie wiem, regeneracji życia. Ale kim jestem, żeby narzekać? Jest tak fajnie. Okej, to jest świetne. Teraz tak, tu mam dwie regeneracje, tu jeszcze damage. Idziemy pod bezpieczniejsze rzeczy, czy biorę nożyki? Odpowiedzmy nożyki. Szkoda byłoby ich nie wziąć. Co tu jest? Harsh Lesson? A, też przydatna rzecz. A tak czy nie, czy idziemy na kolejne. Tak, regeneracja jest trochę szybsza. Co chyba teraz jest kolejnych 2 sekund, więc no, moim zdaniem dobrze. Nożyki dużo częściej latają. Nie wiem co ile, ale zdecydowanie częściej. Może kwestia jest taka, że co 3 sekundy nadal, tylko teraz po prostu 2 wypuszczamy, a nie 1. Nie wiem. Tak czy inaczej wiem, że na pewno inwestowanie w te nożyki jest dobrym pomysłem. I tak, znowu mnie ugryzło niestety. Ale nadal, ugryzło. Nie ginę jeszcze. Jeszcze da się to odratować. Na pewno przydałoby się trochę więcej zasięgu. Obrażeń też, albo prędkości, ale najbardziej naprawdę myślę tu o zasięgu. Chyba niczego cenniejszego dla wojaka od zasięgu na razie nie ma. W moim odczuciu. Jeśli chodzi o ofensywę, bo w defensywie to oczywiście parowanie, regenerka. Mnóstwo innych rzeczy. Ale ofensywnie? Chyba naprawdę, no, zasięg jest najcenniejszy. Prędkość ma taką na równi, obrażenia miele. Dobra, ja nie muszę chyba więcej mówić, bo rozumiecie, o co mi chodzi. I talent, okej. Okay. Wiadomo, gdzie jest talent, więc chcąc nie chcąc, warto by było w niego iść. Przepraszam, w stronę bardziej. Jest tak, parowanie, kryty, regenerka. Ja w ogóle mam HP 50. Chyba damage bym dostał. Za to od razu. Dobra, weźmy te kryty. Weźmy te kryty, bo czym prędzej będziemy mieć to ogarnięte, tym lepiej dla nas wszystkich, po prostu. Jednak podwójne obrażenia to nadal podwójne obrażenia. Zdecydowanie zmniejszył potrzebę inwestowania bezpośrednio talenty damage upa. Niech będę krytował często. Nie, to faktycznie i tak będę w to inwestował, bo nie szukujmy się. Dopóki kryty nie są prawie że gwarantowane, to polegać na nich jest trochę no, niebezpiecznie. Ale tak, nie będę znowu opowiadał o krytykach, kto miał miejsce ostatnio. Just Talented, chyba? Może był 2 odcinki temu? Tam to był w Potato. Ojej, za dużo ostatnio nagrywam. Niestety trochę już mieszam się, gdzie co było wspominane, ale gdzie nie. Tak czy inaczej, tak. Po prostu... Dla podsumowania tego, no wszelki wielki. Po prostu nie jestem z tych, którzy ufają szans się na krytyka, dopóki nie jestem na, powiedzmy, bliska 50. Jestem skłonny jeszcze i trochę zaufać, jak mam już tam z 20. Ale dopóki nie ma okolicy 50, to nadal jest takie, no, dam jej szansę, ale jeszcze co jest za mało, żebym powiedział, że jest ona wystarczająca, czy można na niej polegać. I dobra. Pytanie teraz, co dalej w sumie? Kolejna regenerka. Wezmę tak na wszelki wielki. Tak, tak. To wezmę, bo czemu nie? Zaraz będziemy mieć talenta. Chociaż... Tak, pójdziemy pod tego talenta. Czym prędzej. A póki co 9 obrażeń. Ładny wynik. Nie będę ukrywał. Wystarczająco, żeby eliminować większość podstawowych zagrożeń. Ale na to za mało, żeby móc powiedzieć, to są obrażenia, którymi będę mógł wygrać. Jak widzicie, oczki w wersjach specjalnych nie jestem w stanie. Jedynie chyba mam na 2 uderzenia, podobnie jak zwykłe oczki. A może nie? Trochę się już gubię w tym, kiedy ubijam na 1 uderzenie, a kiedy nie. Ale tak, dynie są na 2 uderzenia, więc już jest lepiej. Ale jak mówię, oczki też są 2, więc jeszcze trochę za mało, żeby naprawdę być usatysfakcjonowanym z tego wszystkiego. Niemniej jednak nadal
Będę się cieszył tym wszystkim, bo... No, w dobrą stronę to zmierza. Nadal mogę oczywiście to wszystko zrujnować. Pewnie tak to się skończy. Ale naprawdę, będę powtarzał to cały czas. W dobrą stronę to zmierza. Tak, definitywnie też będziemy musieli przygotować jakieś umiejętności sobie. Bo na tej jednej polegać... No nie najlepiej. Tak samo przydałoby się uzyskać więcej Rage'a, ewentualnie szybszą generację Rage'a. Teraz weźmy te dwie rzeczy na wszelki wielki. Teraz tak, tam nie ma co, tak, tak. Tego nie ma co, tak. Parowanie jeszcze wezmę. I w następnej rundzie talenta. Otwieramy. Ciekawe, co tam się trafi. Czy będzie to coś ciekawego? Osobiście bym chciał spróbować, tak mówiąc wprost, szczerze, 100% i tak dalej. Albo czegoś pod parowanie, bo pamiętam, że były jakieś pakiety pod parowanie. Albo jeśli jest coś na rozmiar, to też fajnie byłoby się pobawić. Jeśli chodzi o to, tak jakby nakładanie enchantów na basic ataki, ostatnio to próbowaliśmy, nie wyszło. Jednak nadal byłbym skłonny zrobić testy. Ale na pewno to tylko, jeśli udałoby się zgromadzić więcej Rage'a. Bo no, osiągnięcie i tak nie zrobię. Jeśli nie będę w stanie wszystkich czterech efektów uzyskać i nałożyć na raz. Na atak. A tego nie zrobię. Nie mając więcej Rage'ów. No ale dobra. Nie ma co gadać takich oczywistości, po prostu skupmy się na przetrwaniu. I na tym, żeby mieć jakieś fajne rzeczy. Byłoby coś podkryty też, można byłoby spróbować, czemu by nie. Może jest coś pod szybkie atakowanie, nie mam pojęcia. Też można by było generalnie to zrobić. Ale nie wiem, czy jest sens gdybać. Po prostu zobaczmy, co tam zaoferują, co będzie, to będzie. I okej. Okay. I okej, okay. 9 punktów, fajnie. Co mamy? Get backup. Używaj życia i regeneruj je szybko. Skill issue. Wzmocnij i ratuj combo. Kontrol tłumów i dodatkowe obrażenia na odrzucie, a... Get backup. Definitywnie fajna rzecz. Okej. 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 Porządne rzeczy, muszę przyznać. Mhm. Dobra. Dobra, warto było to wziąć. Co my tu mamy? Safety mash. Definitywnie bym chciał. Tak, to muszę wziąć definitywnie też. Co w sumie dalej? A czy będę w stanie to wykupić? A no będę. Okej. Okay. Fajne rzeczy się zaczynają tu pojawiać. Definitywnie będę się musiał nimi pobawić później, jak już mówiłem. Ale jest, no, fajnie o tyle, że trafiliśmy coś, tak jak mówiłem, defensywnego, tak jak chciałem. Czasem oczywiście inne też warto byłoby zobaczyć, jak to z tym bonusami za odpychanie wrogów i tak dalej. Ale skill issue już sprawdzałem, jeśli się nie mylę, na początku przygody z Talented, więc aż tak koniecznie nie muszę go znowu brać. Pamiętam, że było fajne, ale jak mówię, nie muszę koniecznie. Jeśli chodzi natomiast o no, odrzucania... Po prostu nie trzymam, żeby to było wystarczająco bezpieczne, tak chyba najłatwiej byłoby to powiedzieć. Dlatego też, no... Po prostu wybrałem to, co... To jest idealne dla kogoś tak nieogarniającego... jak ja. Teraz na gdzieś będę niskim HP-ku. Szansa na parowanie wzrośnie teoretycznie 20%. Miał 32 wtedy, co już daje nadzieję na to, że coś tam odparuje. Bo ta fajna zdolność, która nagle magicznie będzie przyspieszać regenerację, jak będzie tragedia. No też cenne. 4 sekundy potężnej regeneracji, trzeba nawet 5? Nie, nadal 4, bo mamy 15 radio tylko. A to kosztuje 10 za każde 10, więcej niż 10 chyba dawało kolejne, albo... No dobra, nie pamiętam, pogubiłem się. Okej... to też fajne. Ale dobra, tak. Takie podstawy. Podstaw?
Teraz co dalej w sumie? Co dalej? Bo to jest naprawdę dobre pytanie. Teoretycznie mógłbym spróbować zdobyć Blood Pacta. Czemu by nie? To też bym musiał zgarnąć, więc definitywnie będę musiał wziąć tutaj Blood Pacta. Czy tego chcę, czy nie? Dobra. Zobaczmy. Zobaczmy, co dalej. Naprawdę nie będę zmyślał ani nic. Podobie mi się, w którą stronę to idzie. Jak mówię, podobie mi się. Może bym był, wiem, że mówi się podoba mi się i tak dalej, czy tam moim zdaniem jest to ciekawe, spodobało mnie się i tak dalej, ale no. Ja muszę mówić po swojemu, inaczej bym nie był sobą. Więc tak, mam nadzieję, że nikogo to nie, no, nie uraża, nie przeszkadza nikomu. Nie kuję w uszy, że mówię podobie mi się czy coś. A jeśli tak, to proszę dajcie znać w komentarzach, że to przeszkadza, to wtedy postaram się ograniczyć takie rzeczy. Bo jak mówię, na razie nie dostałem nigdy odzewu, żeby komuś to przeszkadzało, dlatego też, no, do tej pory nie przestałem z tym. Dobra. A teraz na spokojnie dźgajmy sobie wrogów, nie przejmując się niczym. Nadzieję na to, że przeżyjemy, jakby nigdy nic. I co ciekawe, jak na razie to działa. Więc jest świetnie. Nietoperz. Ty. I dobra. Tak. Dziękuję bardzo. Noc. O, to już była 10. Nieźle. Wykonana. Nowy pakt, tak. Regenerka. Cieszę się. Lepsza regenerka, jak mam combo. Regenerka. I tak. To już mogę w każdej chwili zdobyć, więc teraz pójdziemy bardziej w kierunku safety masza. Bo czym by nie. I czy jest coś jeszcze takiego, co przeuczyłem, może aby się przydało? XP i regenerka. Będę musiał wziąć. Tutaj też trochę max kapeków i to. Okej, tarczę już wziąłem, bo już bałem, że tej tarczki nie mam. Okej, to tacy punkty życia chwilowo, więc jak najbardziej mogę sobie to dawać, żeby tracić kapeki. Nie na stałe tak całkowicie, tylko właśnie na chwilę, żeby zwiększać obrażenie. Teraz włączymy szybkie regenerowanie się. Trochę to odregeneruje, może nie idealnie, ale patrzcie, jak to pięknie działa. Bardzo czuję, że mam teraz na tyle bezpieczną strategię, że może naprawdę uda mi się jakimś cudem to odratować. I chwila. Wydaje mi się, że też każda aktywacja tego skraca czas regeneracji tak permanentnie na tą noc. Nie, nie skraca. Okej, czyli mam po prostu już taką fajną regenerację. Teraz, kiedy jesteśmy na dobrym combo i na niskim HP. Okej. Pięknie. Pięknie, nie. Naprawdę, nie wiem, czy jest sens, żebym coś tu jeszcze tak komentował, jak mi się to podobie. Znowu to powiedziałem w zły sposób. Jak po prostu mi się to spodobało właśnie, jak mi to satysfakcjonuje, jak się udaje i tak dalej. Naprawdę, nie wiem, czy jest sens, przecież wszystko tutaj widać, ale nie wiem, że tak uda się to po prostu tak. Nie powiem, że łatwo, nie powiem, że prosto, ale tak skutecznie. Inaczej tego naprawdę nie umiem nazwać niż skutecznie. Ale hej, działa to, nie będę narzekał. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. 2. Mogę safety masza już zgarnąć. Okej. Zobaczcie, cięcie, ale seria kichańska mnie złapała, więc wolałem wyciszyć się i zrobić cięcie. Ale tak, jak już jesteśmy blisko safety masza, teoretycznie. Ten go jeszcze brał, wykupimy zamiast tego hapeki, bo hapeki zawsze są bezpieczniejsze. Przecież jak będziemy mieć ponad 100, to tutaj będziemy mieć jeszcze lepszą regenerację. Więc tak. Ale mam to będzie trzeba już stone skina wziąć. Jest dobrze. Bardzo nawet dobrze. Jesteśmy potężni. Damy radę. Oczywiście będą się krwawe ofiary aktywować, kiedy tylko będzie szansa na to. Bo one są po prostu...
konieczne, żebym szybko i skutecznie eliminował wrogów, więc tak. Emergency healinga jeszcze nie potrzebuję, ale pewnie i tak zaraz będzie trzeba aktywować, bo patrzę na to, ile tego tu jest. Zbytecznie będzie mieć więcej chybaków trochę. Tak, emergency healing. Okej. Okej, dobrze. Udało się podratować sytuację. Więc nie wiem, nawet powiedział, jest. O! Nie tylko chciał mnie ugryźć, ale mam 60% na parowanie, więc udało się go odbić. A widzimy, kiedy ja tyle procent zyskałem. Nie, żebym narzekał, bo to jest świetne. A teraz już można powiedzieć, że szansa na zablokowanie ataku, odbicie tego wszystkiego jest na tyle wysoka, że da się na niej polegać. Ale jakie to jest piękne. Ja mówiłem, że ten wojownik jest taki... No nie do końca. Dzisiaj patrzę, jak się znowu satysfakcjonuje nim. Jak to nawet wychodzi. Nie, to nadal nie jest build, którym bym powiedział, dobra, włączamy raz, dwa. Nie. Ale jest na tyle skuteczny, że naprawdę... Jeszcze trochę się poprawi. Może powiem, spróbujmy na chwilę, raz, dwa. Okej, okay, a teraz... Pytanie, czy ja chcę którykolwiek z tego? Czy może wolałbym jakąś inną zdolność? To jest naprawdę takie... co? Powoda jest taka, że tutaj tego typu... strajki, no nie należą do najciekawszych. Jak mówię, jak, że nie należą do najciekawszych i że nie buduję teraz strategii pod to, to może warto być właśnie... szukać jakichś innych rzeczy, więc... marnowałem talenty. Razy dwa. Żeby po prostu naprzychodziło trochę wrogów. Jeszcze daję radę. Okej, straciłem to parowanie, więc... włączamy raz, dwa. Na spokojnie. Używając krwawych ofiar. Zostawiamy większość wrogów. Nie mieć problemów, żeby wygrywać, żeby sobie radzić i tak dalej. Tak, wiem, że coś mi ugryzło, ale mam na tyle dużo punktów życia, że się aż tak nie obawiam. Chociaż, dobra, nie obawiam, no z drugiej strony, no teraz najwięcej to ja ich nie mam. Chociaż... regeneracja jest na tyle dobra, że daje radę. Nawet jeśli ten... O proszę, w ogóle jak mam tego bardzo mało, to parowanie nam podskakuje do 80. Coś, tylko robię na parowanie i będę niewrażliwy na ataki, o ile da się mieć 100% szansy na parowanie non-stop. Proszę zobaczyć. A jeśli się da, to hołeła. To jest chyba mój cel na dzisiaj. Stać się totalnie niemożliwym do trafienia przez ataki. A jeśli to zrobię, to będzie masakra. Będę mógł nieskończoną noc po prostu przetrzymywać ile chcę, bo nikt nie będzie w stanie mnie zranić. Aż sprawdzę szybko. Max 80. Okej. Okay. Czyli zawsze jest ten nikła szansa na to, że nas trafią. Dobra. Jak jestem zadowolony w takim wypadku, że zmaksowaliśmy. Ile się tylko da? Dobra, dobra, dobra. Czemu by nie weźmy już tego safety masza? Tak, speedy też mogę trochę podbijać, bo czemu by nie? Leszyn. Ale tak poza tym to chyba niczego tutaj nie ma, więc... To jest... A, okej. Okay. Fajna zdolność. Czy jest jakaś nowa... Nie ma żadnej nowej fajnej zdolności, czyli chyba będę musiał wziąć któregoś ze strajków. Albo tego Earthquake'a. Earthquake'a też mogę wziąć. Czy nie. Ale nadal nie będę ukrywał, że jest to zdolności, które bym chciał. Szczególnie. Więc tak. Mam nadzieję, że może gdzieś jakoś tym trafię na coś ciekawszego. Albo na kolejny pakiecik talentów, z którego wezmę coś ciekawszego. Czym nadal nie ukrywam też, że Stoneski no czeka i chciałbym jak najprędzej go zgarnąć, bo jeśli go nie zgarnę, to będzie tak trochę smutnawo. Miał regenerację o podwójnych wartościach. A
jednak regenerować pełne serduszko zamiast pół serduszka, albo no inaczej mówiąc też duże zamiast małego. Po prostu świetna rzecz i osobiście chciałbym z tego skorzystać. I dobra, kryzysowe leczenie, bo trochę jakby mieliśmy bardzo z tego HP mało. Jeszcze sam się co jakiś czas ranię, żeby no, zwiększyć damage, to kolałbym po prostu bezpiecznie trochę do tego podejść. Przy okazji atak speed mam już ten dobry, że jeszcze trochę się go podbije i mógłbym powiedzieć, że włączę razy dwa. Na tyle szybko będę atakowy, że mogę większość zagrożeń na razy dwa wychwytywać, zanim one do mnie podejdą. Tak, chyba tak będzie nawet. 0,23 ataka nas ten przed między atakami to jest prawie nic. I to, że ja po prostu mam refleks szachisty. Często po prostu to ja nie nadążam, nawet nie to, że atak się nie zdąży odnowić. Naprawdę mógłbym już nawet teraz spokojnie na dwójce co ubrać. Ale dobrze. Jest mimo wszystko. Teraz tak, Earthquake czy coś innego. Przeżyć jeszcze nie wiem, ale za to wiem, że mamy kolejne szleciki, więc jest świetnie. Czy jest tu gdzieś jakiś attack speed? A, tu będzie attack speed. Więc idziemy w tamtym kierunku. Tu też attack speed, to też go wykupię. To atakowanie mi się później jakoś przyspiesza. A, dobra, rozumiem. Pierwsze atakowanie, jak używam Bloody Sacrifice'a, czy tam Blood Oath'a, czy jakkolwiek. Okej, to definitywnie muszę jeszcze atak speed polepszyć, jeśli trochę zajmuje, zanim się rozkręci. I na pewno też zbieramy więcej max rage'ów, też jeszcze ratuje nas w kwestii tego, że mamy większy rozmiar, więc trochę lepsze zasięgi dźgania, te kilka procent. Okej, ugryźli mnie niestety. Ale nadal mamy jeszcze wystarczająco, żeby nie panikować. Dobra, jednak trzeba. Zwłaneczamy kresowe leczenie. Tak, miejmy nadzieję, że po prostu po tego jakoś dam radę. I raz, dwa. Raz się żyje. Raz się żyje. Jeśli mnie ugryzą, to wyłączę, rozumiem. Ale na razie nie planuję jakoś szczególnie, bo mam tu kryzysowe leczenie i tak dalej. Dałem radę. Nadal nie jestem przekonany w 100%, czy to już jest ten moment, kiedy mogę spokojnie to zrobić, ale no. Czym najwięcej takich speedów, jak się da. Były. Przyszłość i tak. Dobra, po tej nocy, to już będzie noc 16 chyba, albo 17, nie jestem pewien. Nawet jeśli nic nie znajdę, bierzemy jakiegokolwiek umiejętności, no i tego Stomski na wątk czeka. Samotnie, smutny. A ja nic nie mogę z nim zrobić. Dopóki nie wezmę jakiejś umiejętności, nawet jeśli jej nie chcę. Dobra. Całe uzdrowienie nie jest potrzebne jeszcze, ale zaraz takie chyba będzie trzeba włączyć. Dobra, jednak nie. Dobra, jednak włączę. Okej. Okay. Straciliśmy grzyba. Ja wiem, że straciliśmy, więc nie daję rady na razy dwa. Więc po prostu nie będę się bawił na siłę w razy dwa, kiedy może to kosztować mi cały po prostu przebieg. Tak, nie ukrywam. Chciałbym już przezwyciężyć to i coraz bliżej alchemika. No, nie pamiętam, czy alchemik wymagał 12. Zaraz będzie, jak przyjdziemy 13, też go dostaniemy, czy wymagał 15. Ale czego by on tam wymagał, czy nie wymagał? Każde zwycięstwo jest potrzebne, żeby być coraz bliżej, więc no. Nie mogę sobie pozwolić na to, że a chcę, żeby odcinek szybciej minął, więc przegram. Chyba 12 talentów i ja będę potrzebował dwa na to i teoretycznie jeszcze kilka na coś innego.
Co to jest w sumie? Fajne, ale niepotrzebne. A, pakiet talentów. I nie wezmę tego znowu, bo się zagapiłem. Dobra, wezmę już to. Niech będzie. O, kolejny planet. Świetny. Tak czy inaczej, już następnej nocy. Nocy 18. Będziemy mieć podwójne leczenie. I miejmy nadzieję, że tak. I tak przetrwamy tę nocę. No smutne by było, gdyby nie udało się przetrwać. Ale tak, na pewno weźmiemy też kolejnego Bloodlusta, to będzie ciekawie, będę miał jeszcze większe zasięgi po tym, jak raz zmaksuję Rage'a. Znaczy, powinien pamiętać, że zanim zacznę wydawać na umiejętności, muszę najpierw raz go zmaksować, żeby dostać ten zasięg. Jakby z tych zasięgów to... No wojownikowi trochę ciężko. Nie trochę, bo teoretycznie to jest po prostu więcej czekania, aż wrogowi podejdą, a jako że nasze ataki trafiają wszystkich naraz, jak są w obszarze, to... Nie ma aż takiej tragedii z tym, że trzeba czekać, aż podejdą. Ale nadal, preferowałbym po prostu uczestniczyć ich zanim podejdą, niż czekać, aż podejdą, żeby potem ich bić. Dobra. Życia nie tracę wystarczająco dużo, żeby trzeba było już emergency healiny włączyć, więc nie będę włączać, ani włączać. Tego po prostu skupię się na dźganiu wrogów. Już prawie max. Prawie max. 0,17. To 0,1 jest max. Prędkości ataku. Dobiję tego, zanim się skończy noc, czy też nie? O, niestety wydaje mi się, że nie, bo każde kolejne wzmocnienie prędkości ataku zmniejszyłem o mniej. Powiedzmy, że trochę zabraknie. Ale jeśli znajdę gdzieś właśnie jeszcze na drzewku umiejętności dodatkowe ataki speedy, to tutaj już chyba wtedy zadziała lepiej. Kamerada. 13. Niestety. Nie zdążyłem. A było bardzo blisko. Tak czy inaczej, Stone Skin. Teraz tak, dalsze rzeczy. No, definitywnie Bloodlust. Nie ma, że nie. Otwieram talenta i teraz strikeout. Nope. Deflection. Charge. Get big. Pytanie. Deflection czy big? Deflection teoretycznie mam, więc big. I want to be big. Okej. Okay. Teraz myślę, że to definitywnie zostanę big. Tylko będę musiał jakoś zgarnąć te rzeczy. Jest tu gdzieś jeszcze właśnie jakiś łatwy sposób na zyskanie rozmiaru? Chyba nie. Trzeba będzie po prostu szukać dostępu do tego. Idealnie. Jak mamy skill, to będziemy mieć już taki duży rozmiar, że kwestię rozmiarów chyba już mamy totalnie, stuprocentowo, bezsprzecznie ze sobą. Nadal muszę pamiętać, żeby nie używać umiejętności dopóki raz napełni paska Rage'a. Wtedy rozmiar to 62. Okej, okay, no i jest to, więc dostanę czy pamiętam, że co najmniej 60% zwiększenia rozmiaru mam. No to mi się już podobie. Taki rozmiar, taki zasięg. Teraz to już mogę atakować na takie dystanse, że nawet nie czuł tego, że to jest walka wręcz. Już tak bardzo. Więc za tym coście. Powołbym znowu to raz dwa. Teraz, kiedy już takie rozmiary osiągnę, to mogę na raz dwa sobie radzić. Chodzić mi chyba tak. Tylko nadal mogą coś sami ugryźć, co nie jest najlepsze, ale. No. Powiedzmy sobie szczerze, moja regeneracja jest już na tyle dobra, nawet bez emergency healingu. Nawet jeśli będę lamił, to moje 60% na parowanie plus ta regeneracja. Nie patrzcie, w jaki kto tu mam. To wystarczająco, żebym, nawet jeśli chcę zlamić, to nie potrafił aż tak bardzo zlamić, by przegrać to wszystko. Więc tak, no. To było 18, dobra. Ktoś mówi, że będzie to sukces.
tego chcę, czy nie. Ale prawda oczywiście jest taka, że chcę, żeby to był sukces. Tutaj niczego cennego nie ma, tutaj jest coś takiego, więc oczywiście wezmę. Kolejny darmowy damage'a. 37 damage'a już bazowo. Piękna sprawa. To byłoby świetne. Możliwe, że nie zdążę, ale to by było świetne, więc będę próbował. Tak. Oczywiście, że tak. Okej, okay, rage już się zgromadził, więc na spokojnie mogę już spamić umiejętnościami. Okej. Okay. Jak mój istotny cel to będzie zrobić to, że max rage iść double. Był double max rage'a. To ja jak w tym rozmiar. Teraz osiągnąłem 162%. Ojojoj, to dopiero będzie piękne. Spada trochę więcej, będę się czekać na tego rage, aż się generuje, ale... Nawet mu to uważam, że będzie to warte. O ile tym razem zdobędziemy właśnie już wystarczający punkt, żeby do tego dotrzeć. Bo przypominam, to jest już przedostatnia noc, czyli po następnej. Nie będę miał już otwarcia sklepiku ani niczego. To jest ostatni, który mamy. 15 punktów. Wielka chwila, czy to wystarczy? Mamy to. Do rage'a. Wow. A co tym idzie? Mamy chyba dwa te powiększanie za rozmiar. Wow. Dobra. Dobra. Jak się rage generuje? Jak się zgeneruje, to dopiero będzie fajnie. Oj, 210%, no to jest piękne. To już jest prawdziwie piękno. Co o tym idzie? Trzeba będzie sprawdzić, jak długo w trybie tego Eternal Night, wiecznego Nightmare'a, czy co tam jest. Po prostu jak długo tam sobie jeszcze poradzimy. Ale tak, to już jest wygrana w kieszeni. Nie ma co nawet myśleć o tym, że mogę przegrać. Nie, tutaj to już nie ma szans na przegrane. Najmniejszy. Nie, to jest naprawdę piękne, piękne, przepiękne. Nie wiem, co więcej mówić. Dało mi się zrobić coś naprawdę i dobre defensywnie, i dobre ofensywnie. Rzadkie, bo zazwyczaj zapominam o jednym albo drugim. Potrafię stworzyć zbalansowanych postaciów i tak dalej. A tutaj proszę, wyjątkowo dzisiaj się udało. Jej. Victory! Jesteś naprawdę utalentowany. Progresja klasowa. Dużo. Contest a fastball. Jakieś lepsze broń do rzucania. Jakkolwiek to będzie działać, jak będzie działać. 11, 14 poziom. I tak, faktycznie. Tak zwany... jak to się nazywa? Alchemik chyba był za właśnie, niestety, 15. Mówię niestety, no bo jak mówię, chciałem już jak najszybciej go uzyskać. Trzeba będzie próbować. Póki co. No, niech czas mija tutaj. Zobaczymy, jak to będzie. Wszystkim, bo na razie mogę powiedzieć, że obrażenia mi rosną, więc wrogów aż tak się nie muszę obawiać. Zasięg mam zmaksowany. Emergency healing zawsze mogę zarzucić. Trzeba, więc tak. Okej. Okay. Achievement za to, że użyłem 50 rage'a na jedną umiejętność. Ciekawe. Nie wiem czy... A, okej. Okay. Emergency healinga włączyłem przez przypadek. Spamiętam sobie wszystkie przyciski. Nie, żeby to miało znaczenie. Też powtarzam po raz niektóry. I tak na tyle szybko generujemy rage'a, że no... To naprawdę nie ma znaczenia. Bardziej ma znaczenie takie, że... Przydałby się podleczyć, patrz na to, jak bardzo szturmują wrogowie ewentualnie, ale... Nadal jeszcze jestem w stanie to jakoś przyblokowywać, więc... Okej, emergency healinga przydał się uaktywnić jak najszybciej, jednak... emergency healing!
Nie zdążył nic pomóc. Szkoda. I tak, 90 sekund, co nie jest najgorzej, 450 expa. Nie ma niestety pozioma. Ale coraz bliżej. Więc tak, no to by było na tyle w tym epizodzie i następnym już nie wiem, kim będę grał. Ale będzie to poziom 14, co będzie jeszcze dwa odcinki, na których uda mi się coś po prostu osiągnąć wygraną i mamy alchemika. Ale dobra. Na tym moment naprawdę dzięki wam wszystkim, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. A ja jak mówię, pomyślę co, jak, gdzie, kiedy jeszcze. I coś tam się na pewno z tego zrobi. Może jako mag, może jako ktoś inny. Naprawdę nie mam pojęcia. No ale dobra, dobrze, wystarczy, bo za dużo gadam, więc no trzymajcie się po prostu i hej, hej.